Właśnie nie mi nie odpowiadać, bo to trzeba by jakieś badania chyba zrobić, ale chciałam wam powiedzieć, nie wiem czy wiecie, że Polacy my jesteśmy w tej chwili na 3. miejscu ponoć nie najgorszych kochanków w Europie, także idzie nam wcale nie tak źle, to znaczy, że Michalina Wisłocka jednak bardzo wiele zmieniła wśród nas i w tym naszym podejściu, co nie znaczy, że nie mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia też. Nie robiliśmy tego filmu, żeby wywołać kontrowersje. To nigdy nie było naszym golem. My robiliśmy ten film, bo uważamy, że ta historia niesie w sobie bardzo ważne i mądre przesłanie. I jest wielowarstwowa, wielowymiarowa, a to, że zawiera w sobie chociażby sceny erotyczne, że jedną z tych głównych tematów tego filmu jest seks, no to właśnie nie wiem, czy w dzisiejszych czasach w ogóle powinniśmy z tego robić jakąś kontrowersję. To nigdy nie było to nigdy naszym celem, absolutnie. Robienie jakiejś sztucznej kontrowersji wokół tego. Wiadomo, że trochę kontrowersji jest w to wpisane, ale też przy naszym obyciu w tej chwili, prawda, z tym seksem, który jest wszędzie obecny, wiem jak on wygląda. To nie jest tak jak za czasów Michaliny, że nikt nic nie wiedział, dopóki nie zobaczył tych obrazków w książce. Więc nie sądzę, żeby ktoś był jakoś specjalnie zszokowany. Myślę, że większa kontrowersja jest w samej wymowie tego filmu, ale to też nie wynika chyba z samej kontrowersji, tylko z tego, że żyjemy w dziwnych czasach, gdzie takie rzeczy, które powinny być oczywiste, są kontrowersyjne. To akurat jest smutne. Ja od lat walczę o rzeczywiście równą uprawnienie kobiet, bo tej równości wciąż nie ma. I podkreślam, my nie dążymy do tego, żeby zabrać mężczyznom władzę i chcemy przejąć władzę nad światem. Chcemy po prostu zwyczajnej równości, nie tylko w tej dziedzinie, w wielu różnych. Nie tylko w dziedzinie płci tak naprawdę. Wszyscy ludzie powinni być równi. To tak naprawdę jest też trochę walka o prawa człowieka i to jest przykre, że my musimy, że to wszystko się wzmogło. To znaczy zaczynaliśmy to jeszcze robić w takim momencie, że i tak uważam, że to była ważna sprawa i wszystko to, co Michalina nam mówi, jest wciąż ważne. O solidarności kobiet, o tym, żebyśmy nie były traktowane przedmiotowo, o tym, żebyśmy były świadome swojego ciała i żebyście wy byli świadomi też. No ale generalnie to, co powiedziałam wcześniej, trochę jest to smutne, że ta kontrowersja jakby narosła. Tak, a pytałeś, że w innym czasie, tak. I czasy rzeczywiście przyszły trudne i ten film się stał tym bardziej ważny. I to, że czasy się stały trudne, mnie nie cieszy, ale to, że film, że ta wymowa tego filmu, która od początku dla mnie była bardzo ważna, będzie teraz jeszcze bardziej podkreślona, to mnie cieszy akurat. Znaczy, ocenić je nie mogę, bo tak naprawdę Michalina Magdy jest też moją Michaliną i w tej Michalinie jest bardzo dużo mnie, bardzo dużo Magdy, bardzo dużo Piotrka Staraka, bardzo dużo Krzyśka Raka. Jest to nasza Michalina składa się z kilku osób plus samej Michaliny w tym wszystkim. Natomiast Magda no, nie była oczywistym wyborem, to nie było, że tak od razu już wiedzieliśmy, że to ma być Magda. Chcieliśmy troszkę zaryzykować właśnie wziąć do tej roli kogoś, kto właśnie nie jest oczywisty, kto będzie mógł... I to jest w ogóle wspaniałe, muszę powiedzieć, bo wielu aktorów tutaj obsadziliśmy wbrew warunkom, czy na kontrze do tego, co grali do tej pory. To jest wspaniałe, jak aktorzy się cudownie potrafią odwdzięczyć za taką szansę i dać z siebie wszystko. Ja chciałam powiedzieć, że miałam nadzieję, że Magda będzie dobra, ale nie spodziewałam się, że ona wykona taką pracę, że się tak przeobrazi, bo też chcę podkreślić, że Magda pracowała dużo ciężej niż my wszyscy, chociażby na planie, żeby założyć tą całą charakteryzację na starszą panią. My musieliśmy być na przykład, kiedy ja jako reżyser pierwsza na planie 7 rano, to ona 4:30 już musiała być, żeby to wszystko założyć, po czym ja schodzę ostatnio z planu 7-8 wieczorem, a Magdzia zostaje i jest w domu 11, bo 2 godziny ściągali charakteryzację i tak codziennie. Więc naprawdę chapeau bas dla niej za otwartość, za to, ile ona z siebie też włożyła. Wiele jej spotkań z Krystyną Bielewicz, z córką Michaliny Wisłockiej. Naprawdę Magda chodziła ciągle też na cmentarz tam do Michaliny, rozmawiała z Michaliną, zostawiała kwiaty. Mieliśmy wrażenie rzeczywiście, że Michalina jest wśród nas i że ten duch Michaliny wstępuje w Magdę. Znaczy, ja lubię w ogóle temat ludzi, którzy chcą zrobić jakąś rewolucję, którzy wierzą, że świat można zmienić własnymi rękami. Jako artysta uważam, że naszym obowiązkiem jest kwestionowanie rzeczywistości, która nas otacza i wytykanie jej błędów i jakby no, wszyscy dążymy do tego, żeby świat był lepszy i piękniejszy i po prostu walczymy o jakieś dobro dla wszystkich. Ja takie mam poczucie, że tym filmem może nie zmieni świata, ale to będzie kropla, która drąży skałę. Nadal chcę opowiadać o kobietach, bo wydaje mi się, że kobiety są, przepraszam panów bardzo, ale jednak ciekawsze troszkę, bo często mają w sobie bardzo wiele sprzeczności, co jest świetne dla bohatera filmowego. Ale też po prostu tych kobiet, historii kobiet jest mnóstwo nieopowiedzianych. No tak jak już właściwie obejrzeliśmy męskie historie w wszystkich możliwych figuracjach, prawda? To nadal, jak weźmiemy sobie film gangsterski, no to widzieliśmy gangsterów wiele razy, a na przykład takich kobiet gangsterek nie widzieliśmy tak wiele jeszcze, prawda? Czyli to wciąż jest jeszcze na przykład wiele ciekawych historii do powiedzenia. Wszystkie biografie, prawda? Jeszcze nietknięte, które dopiero będziemy szukać, wyszukiwać. Przynajmniej ja mam zamiar jeszcze na pewno po kilka biografii sięgnąć, bo tak naprawdę Dzień Kobiet też był w pewnym sensie filmem biograficznym, bo opartym na faktach, a ja muszę powiedzieć szczerze, że to co życie wymyśla takie scenariusze, że nikt tego nie wymyśli. Dla reżysera to jest zawsze nawet trochę łatwiej, bo nieraz takie się wpada na takie fantastyczne sceny, takie historie, znaczy jakby sam tego nie wymyślił. Ale mój najbliższy projekt to Cwaniary. Adaptacja książki Sylwii Hutnik o 4 dziewczynach, które robią porządek na mieście wbrew prawu. Tak, uczyć się zawsze można, trzeba i wszystkiego na pewno. Ja chciałam powiedzieć, że my tutaj wszyscy w tej ekipie jesteśmy chodzącymi przykładami na to, że warto słuchać Michaliny, warto rozwijać sztukę kochania. Mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, naprawdę jest super, to działa, drodzy Państwo.